Trzeba powiedzieć jasno, że polska policja w ciągu tych ostatnich lat została przez PiS potraktowana w sposób absolutnie bezprecedensowy i absolutnie przedmiotowy. 8 grudnia 2022 roku pan prezes Kaczyński odwiedził Chojnicę, miejscowość w województwie pomorskim. Tam spotkał się ze swoimi sympatykami, no bo tam nie wpuszczono mieszkańców Chojnic. Tylko to spotkanie zabezpieczało, uwaga, prawie 300 policjantów. Dokładnie 292 policjantów zabezpieczało spotkanie prezesa Kaczyńskiego w Chojnicach. W tym samym piśmie jest rozstrzygnięcie, również informacja bardzo znacząca, że 17 września 2022 roku, wtedy kiedy otwierano przekop Mierzei Wiślanej. Wiecie państwo, ilu policjantów zabezpieczało to wydarzenie w związku z tym, że brał w tym udział m.in. prezes Jarosław Kaczyński? 828 policjantów. Prawie 1000 policjantów zabezpieczało otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej i średnio jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego zabezpiecza 300 policjantów. To są dane, które są podane czarno na białym. To są dane, które są rzeczywiście przerażające, bo one pokazują, że z policji państwowej zrobiono policję pisowską.